Witam serdecznie, pokażę jak upiec pyszną babkę kakaową lub łaciatą na kefirze. Babki są bardzo smaczne, wilgotne i puszyste. Do przygotowania babki kakaowej będziemy potrzebowali 200 g mąki pszennej, 100 g mąki ziemniaczanej, 4 jajka, 200 g cukru, 200 ml kefiru, pół szklanki oleju, 2 łyżki kakao ciemnego, 1 łyżeczkę sody, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, szczyptę soli, łyżeczkę cukru waniliowego. Do mąki pszennej dodaję mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia, sodę, sól, cukier waniliowy i mieszam. Jajka przelewam do miski, dodaję cukier i miksuję na puszystą masę, tak aby jajka zbielały. Następnie dodaję kefir. Dodaję olej i jeszcze przez chwilę miksuję, aby składniki się połączyły. Następnie dodaję stopniowo mąkę i miksuję na wolnych obrotach. Na koniec do ciasta przesiewam kakao, tak aby nie było grudek i miksuję do połączenia się składników. Tak przygotowane ciasto przekładam do foremki wysmarowanej tłuszczem. Foremkę z ciastem wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Babkę będę piekła około 45 minut do suchego patyczka. Długość pieczenia zależy od piekarnika. Upieczoną babkę wyjmuję od razu z piekarnika, wybijam i odstawiam do wystudzenia. Gotową babkę możemy polać polewą lub oprószyć cukrem pudrem. Teraz pokażę, jak przygotować babkę dwukolorową. Do przygotowania babki będziemy potrzebowali takie same składniki jak poprzednio, z tą różnicą, że dodaję o 20 g mąki pszennej więcej, 1 łyżkę mniej kakao i dodatkowo dodaję 2 łyżki mleka. Kolejność przygotowania ciasta jest taka sama jak poprzednio.
Gotowe ciasto przekładam do foremki wysmarowanej tłuszczem, pozostawiam kilka łyżek ciasta do zabarwienia kakaem. Do ciasta dodaję kakao, mleko i dokładnie mieszam. I przekładam do foremki. Babkę piekę tak samo jak poprzednio. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Babki są gotowe, można się częstować, życzę udanego wypieku i smacznego.